Jeden z użytkowników zadał mi ostatnio pytanie, czy dotyczące sposobu automatyzacji obliczeń objętości pewnych układów zamkniętych. Załóżmy, że na przykład mamy taki układ wymiennika, który jest podłączony na przykład do całego systemu rotowego, chcielibyśmy poznać na przykład całą objętość tego naszego układu. W jaki sposób można było to zrobić? No, mam tutaj pełną propozycję. Zobaczcie, zrobimy tak, że załóżmy, że chcemy poznać objętość tej wyżownicy. Znaczy, chcemy uwzględniać w naszych obliczeniach objętość tej wężownicy. To, co zrobię, to definiuję sobie w iProperties parametr właściwości użytkownika. Objętość, podaję jego wartość, lub też, oczywiście, jeżeli chcę, mogę oczywiście tutaj tą wartość też wyznaczać automatycznie, w jaki sposób za chwileczkę pokażę na przykładzie elementów znormalizowanych i zaznaczam sobie taki parametr V z wartością T, czyli że ten element ma być wliczany do obliczeń objętościowych. To jest taki symbol pomocniczy. Kolejny krok, no to potrzebne są nam elementy znormalizowane, takie jak kolanka i rurki, które też byśmy chcieli, żeby automatycznie obliczały nam, brały udział w obliczeniach objętości. Zobaczcie, wybiorę sobie z biblioteki na przykład takie oto kolanko i to kolanko będę chciał, żeby ono też mogło obliczać, wyznaczać objętość, no ale jak wiecie, automatycznie takich parametrów w elementach znormalizowanych nie ma. Dlatego muszę sobie taki element sam przygotować. Zrobię to w ten sposób, że zapisuję najpierw ten nasz element jako element biblioteczny mój własny, czyli pod nową nazwą. Zapisuję go sobie do mojej biblioteki, która ma możliwość, do której mam prawa zapisu, czyli mogę ją modyfikować. Więc w tym momencie, zobaczcie, został element skopiowany. I podobnie zrobimy z elementami typu rurki. Mam tu na przykład taką rodzinę rurek i z nich będę chciał też skorzystać, więc też zapiszę sobie te elementy pod jakąś moją nazwą, żeby je odróżniać po prostu na tle innych elementów. Dodam V, że chodzi o objętość, dopisuję do mojej biblioteki. Dobrze, elementy zostały w tym momencie zapisane. Kolejny krok to musimy wstawić te elementy, jakbyś to wyciągnąć je z bazy danych, więc najprościej wyciągnąć takie elementy z bazy danych przez wstawienie elementów po prostu z Content Center. Więc tutaj wybieram sobie z biblioteki na przykład rurkę. Na przykład jakieś średnicy. I zapiszę ją sobie lokalnie jako V rurka. Odpiszę już istniejący jakiś tam model. I podobnie chcę zrobić z kolankiem, które chcę wstawić, więc tutaj z mojej biblioteki wchodzę w kolanka. No i tutaj na liście też pojawia się to kolanko z przedrostkiem V. Też podobnej objętości, wielkości wstawimy sobie element. Z tym, że ten element zapisuje nam się zawsze w bibliotece elementów znormalizowanych, dlatego ja ten element może wezmę i otworzę w nowym oknie i zapiszę go sobie lokalnie w moim folderze, żeby no, mieć możliwość zapisywania, bo normalnie elementy umieszczone w folderze Content Center mają zablokowaną edycję. W taki sposób mam możliwość zdefiniowania tego mojego możliwości edycji tego kolanka. I teraz tak, w takim kolanku też możemy zdefiniować sobie parametry, tak jak na przykład parametr V z napisem T, dodamy sobie. Okay. I możemy sobie też dodać, oczywiście zdefiniować objętość tego naszego kolanka. Ja nie będę prowadzał wielkości objętości tego kolanka stałej, bo ono się zmienia wraz z rozmiarami tego naszego elementu. Dlatego to, co zrobię, to dodam na przykład sobie takie parametry jak promień mały naszej rurki, który jest tak naprawdę promieniem średnica minus 2 razy grubość rurki dzielone przez 2, tak? Czyli to będzie parametr D, średnica całej rurki, minus 2 razy grubość rurki. Grubością jest parametr T. To jest grubość ścianki, tak? Dzielone oczywiście przez 2 daje nam promień naszej rurki. Dodam też sobie parametr R duży, który będzie odpowiadał mi parametrowi średnicy, promieniowi zakrzywienia torusa. Czyli to będzie, no oczywiście w tym momencie, akurat już mamy taki parametr F1, ale zapiszmy sobie jako R. Zobaczcie, bo objętość takiej rurki, takiego kolanka, to są
dwie objętości kawałków cylindrycznych na początku i na końcu i oczywiście ćwiartki torusa. W tym momencie mam parametry zdefiniowane, no i to co musimy zrobić, to dodać sobie parametr objętość, który będzie automatycznie wyliczany. Będziemy go liczyć na przykład w milimetrach sześciennych. No i jaka jest objętość, wzór na objętość torusa? To jest 2 razy pi kwadrat razy duży promień razy r kwadrat, czyli małe r kwadrat, czyli promień średnicy rury. Więc spróbujmy zapisać, oczywiście działa na 4, bo mamy tutaj ćwiartkę torusa, czyli 2 razy. Zdefiniujmy sobie oczywiście pi do kwadratu, czyli 2 razy pi razy pi, razy duże r i razy r kwadrat małe, czyli razy r i razy r, oczywiście dzielone przez 4, plus no, dwie objętości cylindra, tak? Czyli walca, czyli 2 razy no, objętość walca, to jest pole podstawy, razy r kwadrat i razy wysokość cylindra, w naszym przypadku jest to wysokość cylindra jest L. No i to w tym momencie, zobaczcie, mam taki parametr policzony, objętość policzoną. Mam nadzieję, że tu się nie pomyliłem we wzorze. Jeżeli nawet się pomyliłem, to już nie będę zwracał uwagi. Sami też możecie sobie to zrobić poprawnie. Chodzi o pokazanie idei. Zaznaczam, że chciałbym ten parametr eksportować jako zewnętrzny, co mi daje sytuację taką, że zobaczcie, automatycznie już w iProperties pojawia mi się parametr objętość, ten obliczony automatycznie przez moją regułę. Dobrze, zapiszemy zmiany naszej części. Podobnie zrobimy też z rurką. W rurce też musimy obliczyć sobie, wprowadzić parametr użytkownika VT i oczywiście policzyć tutaj objętość tej naszej rurki i objętość rurki będzie oczywiście parametrem objętość w milimetrach sześciennych. No jaka jest objętość? No to tak pokazywałem przed chwileczką, czyli pi razy r kwadrat. W naszym przypadku r kwadrat mamy, to będzie średnica wewnętrzna dzielone przez 2 razy średnica wewnętrzna dzielone przez 2 pi r kwadrat i razy wysokość naszej rurki, to inaczej mówiąc parametr L. No i mamy w tym momencie policzoną po prostu objętość tej naszej rurki. Zaznaczymy sobie, że ten parametr ma być eksportowany. No i zobaczcie, że automatycznie już tutaj objętość rurki też nam się pojawia w naszym polu. No dobrze, mamy te elementy zdefiniowane. Zapisujemy je. No i pytanie powstaje, no tak, elementy są zapisane lokalnie, ale biblioteka Content Center nie jest w żaden sposób zmodyfikowana. W jaki sposób uaktualnić bibliotekę Content Center? I zobaczcie, tu możemy skorzystać z funkcjonalności edytora Content Center. Przejdźmy do naszej biblioteki lokalnej. I tak, zobaczcie, mamy tutaj to kolanko i tu mam pod prawym klawiszem myszy funkcję zastąp szablon części umieszczonej w bibliotece naszym innym szablonem. I wybieram w tym momencie naszą część, którą przed chwilą przygotowaliśmy, czyli to V kolanko. Ponieważ część jest dokładnie taka sama, gabaryty się nie zmieniły, parametry podstawowe się nie są zmienione, więc automatycznie program rozpoznaje tą jako, powiedzmy, właściwą czy poprawną element i go wrzuca automatycznie do biblioteki Content Center. Podobnie możemy zrobić z tymi naszymi, z naszą rurką. Też możemy uaktualnić szablon znajdujący się w bibliotece Content Center tym naszym zmodyfikowanym szablonem, w którym dodatkowo pojawiły się parametry objętości, no i ten parametr V ustawiony na tak. Mamy w tym momencie, proszę zobaczyć, bibliotekę zmodyfikowaną. Kolejny krok, usunę może te tutaj elementy, które mamy zdefiniowane, wstawiłem przed chwileczką. Dodajmy sobie do naszego modelu może orurowanie. Możemy sobie zdefiniować w tym przypadku na przykład jakiś nowy szablon dla naszej rurki, nasz przebiegu rurowego, niech szablon się nazywa może AA, żeby było na początku listy. Wybierzemy sobie na przykład rurkę w standardzie na przykład takim, odfiltrujemy, zobaczcie, program nam odfiltrował tylko te, które pasują do naszego standardu. Tu jest ta nasza rurka V.
Tak samo możemy dodać na przykład kolanko, które zdefiniowaliśmy przed chwileczką, czyli tu z przerostkiem V. On automatycznie też nam filtruje. Zdefiniujmy tylko na przykład nowy jakiś szablon przebiegu. Na przykład w takim formacie. Dodajmy jeszcze na przykład minimalną długość rurki, jaka może być, maksymalna długość rurki na przykład i odstęp 0, żeby elementy były od razu ze sobą spasowane. Zapisujemy zmiany. Taki szablon nowy pojawia nam się na naszym, w naszej liście. Aktywuję ten szablon, jak widzicie, mogę troszkę aktywować to z tej listy. No i mogę przystąpić do wrysowywania tego naszego przebiegu. I wrysujemy go w ten sposób, że rozpoczniemy od rysowania przebiegu w tym miejscu. Dodajmy tutaj na przykład o długości 600 mm odcinek. Skręćmy może w tą stronę na odległość może 450 mm. W tą stronę może w dół pójdźmy na 550 mm. I może na 800 pójdźmy w tą stronę. Więc skończyliśmy naszą rysowanie przebiegu rurowego, obudujemy go w tym momencie naszymi elementami. Widzicie, mamy trzy kolanka, które się pojawiły i trzy rurki. No i mamy jakiś układ o jakiejś objętości już zamodelowany na naszym ekranie, w inwentorze. Kolejny krok, no chcielibyśmy w jakiś sposób obliczyć tą objętość, bo nadal jesteśmy cały czas daleko w tyle za objętością. I to, co możemy zrobić, zobaczcie, na początek przygotujmy sobie jeszcze, wejdźmy na chwileczkę w zarządzanie naszymi elementami. Zdefiniujmy sobie, będę tak naprawdę prosił program, żeby sumował mi objętości po parametrze V. Jak widzicie, mamy tutaj parametr V, może wejdźmy sobie do elementu tylko części. Widzimy, to są części, które mają objętość. Pozostałe elementy nie mają zdefiniowanej objętości, więc możemy tak naprawdę im tu ustawić parametr na przykład n i na przykład przeciągnąć go sobie w dół. W ten sposób powiem programowi, że ma inne elementy ignorować i nie obliczać na nich objętości. Kolumny, w jaki sposób to się dodaje? No oczywiście tutaj przez parametry, zobaczcie, macie tu opcję funkcjonalności, dodaj własną kolumnę i tu po prostu podajecie, dodaj własną. O, przepraszam. Dodajecie tutaj, dodaj własną właściwość, wpisujecie objętość, wpisujecie V i program automatycznie wam takie parametry, takie kolumny zdefiniuje. Dobrze, mamy te elementy już zdefiniowane. I kolejny krok, no to próba dokonania obliczeń. Teraz możemy sobie wejść na przykład w dokumentację płaską. Tworzymy jakiś widok bazowy dla naszego obiektu, może niech tak wygląda. To jest nasz element. No i chcielibyśmy teraz do niego wstawić listę części. Zobaczcie, możemy zrobić coś takiego. Tylko jeszcze sprawdźmy, czy nasz element jest, nasz widok jest powiązany z, powiążmy go sobie z widokiem bazowym, żeby zmiany automatycznie też były uaktualniane. Spróbujmy zatem wstawić tak, listę części. Jako listę części tylko wstawimy sobie. No i program oczywiście wstawia coś takiego, o takiej postaci. Z czego tak naprawdę nie potrzebujemy większości informacji. Informacje, które będziemy potrzebować, to są informacje użytkownika, które musimy sobie tu wpisać niestety. Czyli mówimy, że nas interesuje parametr objętość i nas interesuje parametr V. I automatycznie takie elementy są, proszę zwrócić uwagę, wrzucane do naszego modelu. Dobrze. Kolejny krok, który musimy zrobić, no to w jaki sposób te elementy pogrupować. Tylko widzimy, że widzę, że oczywiście zły parametr zdefiniowałem, złą kolumnę. Tą objętość musimy usunąć, bo to ważne jest, żeby zachować odpowiednie, nie porobić błędów w pisowni. Objętość. Tak, objętość. No, widzimy w tym momencie, objętość już nam się pojawiła. Dla obiektów, które mają oczywiście taką objętość policzoną. Kolejny krok, który musimy zrobić, no to możemy zdefiniować sobie, że będziemy chcieli tak naprawdę tę kolumnę V grupować. Więc wchodzimy w opcję grupowania. Mówimy, że grupujemy obiekty po objętości. No i musimy też powiedzieć, że
tutaj te parametry muszą być w jakiś sposób wliczane, tak? Czyli musimy wejść w formatowanie kolumny objętość i powiedzieć, że jeżeli będzie istniał parametr użytkownika, czyli ten objętość, to chcemy, żeby a wartości były automatycznie sumowane. Co więcej, możecie przypisać sobie tutaj do tej kolumny własne jednostki, na przykład zamiast milimetry sześcienne, możecie na przykład obliczyć sobie, żeby program Wam wyświetlał w centymetrach sześciennych objętość Waszego układu. No i w tym momencie zobaczcie, program automatycznie dokonał obliczenia objętości tego układu. No, minusem pewnym tego rozwiązania jest to, że oczywiście cały czas będziemy w tabliczce rysunkowej mieli niestety tą wartość, objętość 0 dla tych elementów nie wchodzących w skład. Ale zobaczcie, te elementy tutaj są całkowicie zdefiniowane. Mamy w tej chwili 43 tysiące cm sześciennych. Jeżeli na przykład weźmiemy, wyłączymy widoczność któregoś z elementów, oczywiście tutaj nic się nie zmieniło, bo musimy jeszcze włączyć, zapomniałem o jednej rzeczy, filtr, który będzie nam automatycznie dostosowywał tę tabliczkę do bieżącej reprezentacji. I jak widzicie, automatycznie w tym momencie objętość nam się tutaj zmieniła, więc możecie w tym momencie, budując wasz element, włączając widoczność lub wyłączając widoczność elementów, możecie doprowadzić, że automatycznie te objętości będą tutaj przez Was zliczane. Jak widzicie, trochę musiałem się naklikać w naszej tablicy rysunkowej, ale zobaczcie, mamy jeszcze jedną inną możliwość. Bo jeżeli wstawiacie tabliczkę, możecie zdefiniować sobie taką tabliczkę wcześniej w stylach projektowych. Ja na przykład tutaj taką zdefiniowałem sobie listę części o nazwie objętość, dokładnie tak samo zdefiniowaną, jak przed chwilą Wam pokazywałem. I jeżeli na przykład teraz wstawimy sobie listę części w od nowa. To żeby się już później nie bawić w klikanie, możemy z listy wybrać sobie po prostu tabliczkę o nazwie objętość, która spowoduje, że nasz układ, ta nasza tabliczka zostanie tutaj automatycznie zdefiniowana. No i widzimy, że mamy odpowiednie parametry tutaj zdefiniowane dla naszego objętości, więc możemy ją zdefiniować. No i oczywiście możemy cały czas trzymać tą drugą listę części też włączoną, jeżeli potrzebujemy w jakiś sposób elementy mieć opisane i zdefiniowane w sposób taki klasyczny. No dobrze, mam nadzieję, że udało mi się Wam pokazać tą ciekawą funkcjonalność, szczególnie modyfikacji elementów znormalizowanych poprzez podmianę szablonu, ale także na przykład w sposób na zdefiniowanie, zautomatyzowanie obliczeń pewnych wartości, bo to wcale nie musi być objętość, być może jakieś inne wartości możecie mieć zdefiniowane w Waszym obiekcie, które chcielibyście na końcu sumować, więc jest to pewna funkcjonalność, którą możecie w ten sposób wykorzystać. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.